Cześć! Dzisiaj przygotuję klasykę polskiej kuchni, czyli kultowego kotleta stałowego. Zapraszam do oglądania. Na początek bierzemy nasze mięso. Jest to schab wieprzowy i odcinamy od niego te białe fragmenty tłuszczu, których nie chcemy w naszym kotlecie. Następnie nasze mięso wkładamy do reklamówki i będziemy rozbijać. Tak wygląda mój kotlet po około minucie rozbijania z jednej i z drugiej strony. Teraz przyszedł czas, aby go doprawić nieco solą i pieprzem z jednej i z drugiej strony i dajemy mu teraz chwilkę odpoczynku. Następnie do miski wbijam jajko, dolewam nieco mleka, dodaję nieco pieprzu i całość wymieszam na jednolitą masę. Gdy to uczynię, dodaję nieco pokrojonej cebuli oraz nasz kotlet. Całość mieszam i odkładam do lodówki na co najmniej 2 godziny. Następnie na talerz wsypujemy nieco mąki, a na drugi talerz wsypujemy nieco bułki tartej. Teraz przystępujemy do panierowania kotleta. Wrzucamy go do mąki, obtaczamy, wkładamy jeszcze raz do jajka i teraz wrzucamy go do bułki tartej. I staramy się, aby cała bułka wszędzie była ładnie poprzyklejana. I teraz, gdy kotlet jest już gotowy, przystępujemy do jego smażenia. I teraz na patelnię wlewamy dosyć sporo oleju. Włączamy gaz. Gdy olej się zagrzeje, na patelnię wykładamy kotleta i smażymy go do uzyskania złotego koloru. Po około 3 minutach kotleta odwracamy i smażymy do zarumienienia. Moi drodzy, smażąc te schabowe naszła mnie taka refleksja, skąd ten schabowy w ogóle pochodzi. Oczywiście jak byliśmy dziećmi, pytaliśmy babci czy dziadka, słyszeliśmy, że kiedyś takie danie to było przygotowywane od jakiegoś święta, to było coś. Ale z racji na swoją dociekliwość postanowiłem to sprawdzić i ustaliłem, że już w XII wieku we włoskiej Lombardii zaczęto przygotowywać takie danie jak kotalette alla milanese. To danie to jest kotlet cielęcy z kością, panierowany i smażony na maśle. To danie dosyć dobrze się przyjęło i zaczęło się rozprzestrzeniać po Europie. Dotarło do Austrii, tamtejsi kucharze zmodyfikowali je nieco poprzez uprzednie ubicie kotleta przed jego zapanierowaniem i usmażeniem. W ten sposób narodził się sznycel po wiedeńsku. I jedna z historii właśnie powstania schabowego mówi, że ten sznycel po wiedeńsku był jakoby inspiracją do powstania naszego schabowego poprzez po prostu podmianę cielęciny na wieprzowinę, która była u nas bardziej dostępna. Taka oto wstawka. Zapraszam z powrotem do filmu. Kiedy nasz kotlet jest już gotowy, wyciągamy go z patelni, odsączamy z tłuszczu i jest on gotowy do podania. Niestety w tej scenie zapomniałem włączyć mikrofonu, jednakże tylko słowem podsumowania chciałem dodać, że warto tego kotleta skropić odrobiną cytryny, aby te smaki się nieco przegryzły. Mi ten kotlet bardzo smakował. Mam nadzieję, że przygotujecie go w swoim domu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!